Siemanko, witam wszystkich fanów rapu, hip-hopu, tu DJ Kostek w programie Rap Time Live, a moim gościem dzisiaj jest nie kto inny jak kolega, który nazywał się Medium, a teraz nazywa się Tao. Witam serdecznie. Siemasz, witam wszystkich. Pierwszy klip, który właśnie obejrzeliśmy, Nieznane, czyli jakby twój debiut, powiedzmy, branżowy, oficjalny, pod szyldem Asphalt Records, tak? Mm-hmm. Jak trafiłeś do Asfaltu? Wysłałem płytę po prostu do Tytusa. Najprostsza forma. Tak, wiesz, wcześniej wysłałem do niego płytę nielegalną, jak byłem w undergroundzie i nie zgodził się jej wydać, ale powiedziałem mu, napisałem mu maila, że i tak wydam w Asfalcie, bo to było moje wielkie marzenie. On napisał mi tylko walcz, więc siadłem, zrobiłem kolejną płytę. On to Tytus. On, czyli Tytus. A napisał mi, żebym walczył, więc wywalczyłem sobie miejsce w Asfalcie i byłem pierwszym debiutem od 10 lat po OSTR-ze w Asphalt Records, więc spełniłem swoje wielkie marzenie. A Nieznane to był mój pierwszy singiel. No, oczywiście. A czemu akurat Asfalt? Nie, na przykład nieprosto, nie? Czy, nie wiem. Akurat bliżej ci było do Asfaltu? Tak, bliżej mi było do Asfaltu, ponieważ ja preferuję country rap, wiesz, od zawsze jakby interesuje się sceną bardziej świadomą, tak? Głównie amerykańską, typu Common Sense, Mos Def, Talib Kweli, Nas. I wielu innych ludzi, którzy dają ludziom prawdę w rapie, a nie robią tylko rap dla rapu, czy też rap dla pieniędzy, tylko próbują w jakiś sposób przekazać jakąś mądrość przez muzykę. Dla mnie to jest priorytet w każdej sztuce. Poza tym też muzyka w Asfalcie nie była taka stricte hip-hopowa, wiesz o co chodzi, że było otwarta tylko... Otwarta wytwórnia, tak? Tak, dokładnie. Otwarta wytwórnia dla ludzi z otwartymi głowami i znalazło się tam miejsce dla wszystkich, między innymi dla mnie. No i tak zaczęła się moja wielka przygoda. Z Asfaltem. Tak? W ogóle, z życiem no dobra, na nowo. No, a jakby, zanim jakby trafiłeś z Asfaltu, powiedz, co było jakby pierwszą inspiracją w twoim życiu, że ta inspiracja jakby popchnęła cię w kierunku rapu. Rozumiem. Pierwszą inspiracją moją były, myślę, że jakieś takie spotkania właśnie na osiedlu, tak? Z moimi kolegami, którzy, wiesz, słuchali na początku muzyki typu punk, jakieś korny i tak dalej. Wszystkie ta muzyka gitarowa przewijała się w naszym środowisku. Natomiast też w międzyczasie, ponieważ nie było dużo rapu w Polsce, a do rapu z zagranicy nie mieliśmy za bardzo dostępu, bo tam ewentualnie ktoś z Berlina jakieś kasety przywoził, to przegrywaliśmy sobie je i nieliczni mieli ewentualnie jakieś egzemplarze. Moją pierwszą kasetą to był Common Sense, Like Water, Fall Chocolate. A ile miałeś lat wtedy, jak tą kasetę dostałeś? To był 98 rok bodajże, nie pamiętam, nie. Ale nie, przepraszam, później to było, później. Generalnie wtedy, w tamtym czasie, na polskiej scenie głównie było Wzgórze Apaczy, Kaliber 44, tak? I co? No więc wszyscy jarali się tym zjawiskiem, że to jest nowe, że to jest, wiesz, że oni przeklinają w kawałkach. No tak, ale zanim kupiłeś tą kasetę, co było na przykład, nie wiem, widziałeś teledysk, nie wiem, zobaczyłeś ludzi tańczących na ulicy. Wiesz, nie mogę sobie przypomnieć, miałeś kumpli starszych, którzy na przykład podsunęli ci kasetę. Wiesz co, nie potrafię sobie przypomnieć tego momentu, tak? Tego momentu, kiedy spodobała mi się muzyka rap. Ja słuchałem bardzo wielu gatunków muzyki. I rap, muzyka rap jest bardzo prostym gatunkiem, bardzo prostą muzyką w swojej strukturze, aczkolwiek urzekła mnie najbardziej. I od tamtej pory jestem wierny. Czyli nie pamiętasz do końca, czy nie to pamiętam był, czy do końca. To był Ice-T, czy to był Nie pamiętam, nie pamiętam do końca, jak to było, wiesz? Wiem, że to była zlepka wielu elementów, bo ja pochodzę z osiedla, gdzie w ogóle Wzgórze Apaczy też rezydowało. Czyli jakby jesteś w tej dzielni, więc musiałeś. Nie miałem wyjścia, tak, no wiesz, coś w tym jest. Być może tak miało być, po prostu też opatrznościowo podchodzę do pewnych kwestii, że po prostu wierzę w przeznaczenie, tak? I generalnie
Taki miało to początek po prostu. No wiesz, jakby Kielce jest to miejsce, w którym ja nazywam kolebkę polskiego hip-hopu. Jeśli ktoś się chce ze mną kłócić, to niech się ze mną kłóci. Ja pierwsze sygnały, które dochodziły do mnie z Kielc, to były sygnały na początku lat 90. i tam się już coś działo, już były jakieś rzeczy, więc jakby dla mnie Kielce są takim miejscem bardzo mocnym na mapie historii polskiego rapu. A zmierzam do tego, że nie wiem, tańczyłeś breaka kiedyś? Wszystkiego próbowałeś, czyli miałeś kontakt. Słuchaj, ja jestem w ogóle generalnie to jestem chłopakiem z osiedla, tak, z blokowisk. I środowisko, w jakim się wychowywałem, było zróżnicowane w taki sposób, że z jednej strony moja rodzina bardzo mocno ciągnęła mnie w takie świadome życie intelektualisty, erudycji i tak dalej, ponieważ wszyscy byli tak zwanymi społeczniakami, udzielali się w edukacji. Generalnie, wiesz, mój dziadek wyciągał dzieciaków z osiedli, którzy żyli w patologii, po prostu wchodził tam między nich i po prostu zabierał ich na przykład na półkolonie. Ja to wszystko obserwowałem na co dzień, dorastałem w tym. Moja babcia nauczycielka polskiego, ktoś tam malarką, ktoś rektorem wyższej szkoły uczelni. Natomiast z drugiej strony, ja nie chciałem tego świata. Wewnętrznie potrzebowałem puszczy, dżungli, wiesz, dzikości. I wszedłem w osiedle bardzo mocno i żyłem w tym środowisku, wiesz, graffiti, breakdance, b-boying, wiesz, rap, DJing, wiesz, jakby byłem ziomem, nie? Ale już wjechałeś w gotowe, czy to już było, jak zacząłeś się interesować? Nie, tak? jak ja się zacząłem interesować, to tak naprawdę to było dopiero w stadium rozwoju, tak naprawdę, w Polsce, wiesz. Także ja pochodzę z tego pierwszego rzutu, ale byłem dzieciakiem w tym czasie, więc nasiąkłem tym rapem na tyle, że jest to dla mnie naturalne, wiesz? Czy jesteś pozytywnym blokersem? Jestem. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy, bo trzeba zobaczyć twój drugi klip, a będzie to Nieme Kino z płyty Graal. Medium, Tao, teoria równoległych wszechświatów, egzegeza, w ogóle spirytystyczny, seans spirytystyczny. No. Skąd w ogóle takie nazewnictwo twojej twórczości, tego wszystkiego? Jesteś jakimś takim fanem, nie wiem, właśnie spirytyzmu i takich rzeczy jakby trochę okultystycznych? Byłem bardzo głęboko wchodziłem w wiedzę, która mówi o funkcjonowaniu człowieka we wszechświecie. Nazwę to tak bardzo ogólnie. Człowieka. Nie o funkcjonowaniu wszechświata, tylko o funkcjonowaniu człowieka. No bo o funkcjonowaniu wszechświata nie wiemy nic, więc człowieka generalnie. Bardzo mocno wchodziłem w tego typu teorie, w okultyzm też, nieświadomie. I to doprowadziło mnie do bardzo poważnych konsekwencji duchowych. I stąd też te nazwy płyt, ponieważ jeśli ktoś prześledzi moją ścieżkę kariery, to dostrzeże mój progres osobowościowo, duchowo, mentalno i tak dalej, nie? Graal to była płyta, która uwolniła, na której uwalniałem się z tych działań demonicznych, ponieważ bardzo głęboko wszedłem w duchowość. Przy płycie Teoria Równoległych Wszechświatów zacząłem się bawić w wymiany energii, zacząłem się bawić w medytację wszelkiego rodzaju, w wychodzenie z ciała. Jest to taka praktyka, która nie jest schorzeniem psychicznym, ale faktem. Więc w pewnym momencie zacząłem mieć bardzo ciężkie stany duchowo-psychiczne i zacząłem się nawracać. Ja wtedy żyłem bez Boga, wiesz, żyłem generalnie bez wiary, bez kościoła, bez modlitwy. No i eksperymentowałeś, bo te rzeczy są eksperymenty na własnym ciele. Tak. Ponieważ chciałem znaleźć prawdę, chciałem odszukać prawdę, tak jak wielu... A co cię skłoniło do tego właśnie, żeby właśnie szukać jakiejś takiej prawdy za pomocą tych właśnie... Moja świadomość, wiesz, w pewnym momencie poprzez właśnie
kontemplację, podczas robienia płyty Teoria Równoległych Wszechświatów kontemplowałem, medytowałem i przy okazji robiłem płytę. Ta płyta powstała przy okazji, tak naprawdę to jest efekt uboczny moich działań. Ciekawe. Tak, bo w tym samym czasie zrobiłem tą samą płytę po angielsku, wiesz, w miesiąc zrobiłem, wyprodukowałem dwie płyty po polsku, po angielsku, nagrałem je, wymyśliłem wszystkie klipy i generalnie bardzo dziwne rzeczy się działy wtedy w moim życiu. Przechodziłem bardzo głęboką przemianę duchową, więc później powstała płyta Gral, na której się zacząłem nawracać, zacząłem uczęszczać do kościoła, też modlić się, starałem się... A nie robiłeś tego wcześniej? Nie robiłem tego wcześniej. Znaczy, kiedyś to robiłem, ja pochodzę... Jesteś, powiedz, no każdy jest wychowany, powiedzmy, gdzieś tam w środowisku chrześcijańskim. Tak. Ale później, wiesz, bardzo mocno zbłądziłem, wiesz, zacząłem niszczyć siebie, nie tylko duchowo, ale też fizycznie, wiesz, jakieś tam gandzia, ciągle alkohol, papierosy, kobietki i tak dalej. Po prostu zszedłem do bagna, nie? Spadłem na dno, nie? I to jest dno moralne. Wielu młodych ludzi żyje w ten sposób w tej chwili i im się wydaje, że to jest norma, że to jest normalne, że jakby spoko, dopóki to mogę sobie ukryć we własnych pieleszach, pójdę sobie do domu z taką kobietką, wciągniemy sobie, wypijemy sobie i się pobzykamy i jest okej, nie? Natomiast jest to dno, moralne dno i upadek człowieczeństwa. I ja to zrozumiałem, odczułem to wewnętrznie, zacząłem się oczyszczać, modlić, chodzić na, wiesz, na mszę, nie miałem pojęcia zupełnie, na czym to polega, o co chodzi w tych sakramentach. Ja wyszedłem dopiero, wiesz... Ale sam z siebie, tak? Po prostu. No, sam z siebie, z potrzeby, od znalezienia spokoju w życiu. No i w tym czasie jeździłem po Polsce, promowałem płyty, ale byłem bardzo zagubionym gościem. Odkryłem fakt, iż posiadamy duszę i wiem, w jaki sposób powinniśmy ją rozwijać. Ja chcę żyć wiecznie, po śmierci mojego ciała chcę żyć wiecznie, a żeby żyć wiecznie, należy na to zasłużyć. No. Więc tak trenujesz duszę, tak? Trenuję duszę. Dyscyplina ducha, tak jak jest dyscyplina ciała, dyplina, wiesz, zdrowym umysłu. Ciele, umysłu. Zdrowy duch. Dokładnie. No dobrze, amen. Słuchajcie. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Wracamy zaraz do dalszej części tego mistycznego spotkania. Zamknijmy temat, powiedzmy już jakby twojej przemiany, jest jasna i tak dalej, natomiast jakby chciałem zapytać o ten filmik, nie? Mm-hmm. To świadectwo wiary, tak? Świadectwo nawrócenia, tak? Co cię skłoniło do tego, żeby to zrobić, nie? Skłoniło mnie wiele sytuacji, między innymi to, że zacząłem uzyskiwać tak zwane łaski, tak jak ci mówiłem o tej łasce wiary, są łaski, które człowiek otrzymuje. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Że zacząłem otrzymywać w życiu namacalne dowody na istnienie Boga. W takim sensie, że naprawił całe moje życie. Dosłownie na pstryknięcie palców pozbyłem się wszystkich nałogów. Papierosów, marihuany, alkoholu, współżycia z mięsem, wiesz, jakby przestałem przeklinać, przestałem, nie mam ani jednej osoby w głowie, której nie lubię nawet, nienawidzę, mam totalny pokój ducha, wiesz, jestem w takim stanie gorącego stanu duszy, wiesz, jakby jestem wolnym człowiekiem w tej chwili, bo mówią na przykład jedni, że wiara w Jezusa to jest zamknięcie głowy. Nie, właśnie wtedy jest wolnością, ponieważ żyjesz tylko strumieniem miłości. Nic więcej cię nie interesuje. Ktoś powie z boku, damn, o czym on mówi. Ale taka jest prawda. Ale to się nie tyczy tylko Chrystusa czy Jezusa. To się tyczy każdego jakby. W każdej religii znajdziesz to samo. Nie? Ale ja mówię ci teraz o łasce, tak, to prawda. Natomiast to byłaby za daleko idąca opinia z mojej strony, więc nie powiem. Ale wracając na chwilę jeszcze do świadectwa nawrócenia. Za mną podążała masa ludzi. Mnóstwo ludzi. I to nie było na zasadzie, że my słuchaliśmy tylko rapu. Oni doskonale wiedzieli, że w tej mojej muzyce jest czynnik poszukiwania, wiesz. To w sensie my zgłębialiśmy wszechświat na własną rękę. A muzyka to my? Był tak... To kto? My, ci ludzie ze mną. Twoi. Ci, którzy... Twoja ekipa, powiedzmy. Tak, tak, znaczy ludzie, którzy słuchali mojej muzyki, moi fani, nie? Mhm. I oni zaczęli słuchać tej muzyki, wdrażać się w tę filozofię i w pewnym momencie zaczęli przechodzić ten sam proces jak ja. Więc generalnie ja robiłem wszystko, żeby ich wyprowadzić z tego dołka. Przychodzili ludzie do mnie, którzy mieli naprawdę czarne myśli pod wpływem tych płyt. Bo to już nie chodziło tylko o rap, tam whatever, nie? No nie o to tylko chodziło. Generalnie chodziło o ten czynnik ludzki. I ja w momencie, kiedy zrobiłem Graal, sytuacja się odwróciła. Ludzie do mnie zaczęli masowo, man, przychodzić na koncerty i mówić, że na przykład pod wpływem tekstów naprawili całe swoje życie.
poszli na studia, zeszli się z kobietami, porzucili myśli samobójcze, wiesz, jakby przeprosili swoją rodzinę ze swoim ojcem po iluś tam latach, wiesz, cuda się zaczęły dziać, man. I nie na zasadzie takiej, że ziomeczek mi przyszedł i powiedział, że kupiłem sobie dzięki tobie, wiesz, fajne Nike albo nową płytę, tylko zaczęli naprawiać swoje życie. Namacalnie. Namacalnie, wiesz, te wody zaczęły, ja zacząłem wierzyć jakby w to, że to wszystko ma sens, ręce i nogi. I wtedy zacząłem bardzo intensywnie zgłębiać duszę, nie? W sensie ducha, czyli modlić się. To brzmisz trochę jak prorok, wiesz o tym? Nie, no, nie powiem tak. No ale nie, bo to jest moja opinia, jakby, okay. Wiesz, jakby o tym wszystkim opowiada, że troszeczkę wiesz, tak jest, znaczy nie, może przesadziłem prorok, ale tak? No mówisz bardzo przekonująco, skoro okay. jeśli ci ludzie jakby faktycznie idą za tobą. Tak. Czy... Znaczy, ja bym bardzo chciałbym... Gdzie jest koniec tej ścieżki? Chciałbym... nie ma końca. Nie ma końca. Dusza jest bytem wiecznym. Umysł, ciało w ogóle ludzkie jest wyczerpywalne. W któregoś dnia umrzesz, będziesz zakopany pod ziemią, nie? Tak jak każdy z nas skończy w piachu. Generalnie nasza dusza jest nieśmiertelna, tylko pytanie, co się z nią stanie po śmierci fizycznej. Czy będziemy żyć w wiecznym pokoju, szczęściu, czyli w tym takim uczuciu, że wiesz, jest wow, whatever, hands in, nie, w ogóle lecimy w to, jest pięknie. Czy będziemy żyć w wiecznym przytłoczeniu i poszukiwaniu? Bo piekło jest rzeczywistością faktyczną, ono istnieje, tylko to nie jest, są widełki i wiesz, jakiś garnek ze smołą, ziom, tylko to jest... Tylko to jest stan ducha, w którym się znajdujesz, według niektórych mistyków również z ciałem całym, gdzie przez całą wieczność nie dowiesz się, w jaki sposób powstał wszechświat. I to jest największy ból w tym tak zwanym piekle, czyli nie wiesz, nigdy się nie dowiesz, kim jest Bóg, kim jest stworzyciel tego niesamowitego dzieła, jakim jest Ziemia i my. Działo się mnóstwo niebywałych historii. W tej chwili jestem w trakcie prac nad moją pierwszą płytą jako Tao, pod tytułem Raj i generalnie ona będzie opowiadać o tym pokoju ducha, jaki zyskałem. Chciałbym dawać ludziom nadzieję, radość w tym zafajdanym świecie, w którym czy jest... w tym roku będzie ten album? Będzie w tym roku. Jest mnóstwo niepokoju, rozejrzyjmy się, Ukraina, jakie się rzeczy dzieją, straszne, okropne. Wiesz, jest, wokół jest wiele zła i trzeba sobie uświadomić na przykład fakt, iż co piąte dziecko w Polsce głoduje, nie? Tego nie widać na co dzień, bo my sobie... Nie czuje się, a tak jest, nie? Nie czuje się, a tak jest. Jest bieda okropna w Polsce. Nikt nic z tym nie robi. Wiesz, myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy z tym robią, natomiast myślę, że mainstreamowa polityka i mainstreamowi działacze nie biorą tego na front. Nie zajmują się tym przede wszystkim, zajmują się jakimś beznadzieją, która nie ma zupełnie wpływu na nasze życie, tak? Dokładnie. Oni powinni wziąć na ruszt to, co jest najważniejsze, czyli bieda w Polsce, bezrobocie w Polsce i wiesz, wszystkie te czynniki, które wpływają, że ludzie pogrążają się w głębokich depresjach. Więc moja muzyka teraz chce, żeby była takim światłem, wiesz, tym gównie, za przeproszeniem, w dzisiejszych czasach i taką pewnością, że jest nadzieja, nie? Jest nadzieja, że jest gdzieś tam to światło na końcu, nie? Raj, tak? Jest. On jest. On dobra, jest. Zanim będzie Raj, to będzie ten. Tau tutaj, zanim będzie jego płyta, to musimy jednak puścić na stały punkt programu, czyli Rap Time Live Underground, a wy wiecie, o co chodzi, więc zobaczcie. Jestem tu na wstrząsach. Kiedy mamy, nas pytają, czy mamy. Odpowiadamy co? Mamy grupis. Kiedy grupis nas pytają, czy mamy. Odpowiadamy co? Mamy. Kiedy mamy, nas pytają, czy mamy. Odpowiadamy co? Mamy grupis. Kiedy grupis nas pytają, czy mamy. Odpowiadamy co? Mamy. Dzisiaj ma sen, no ludzie, tego tylko chcę. Słońce w zenicie, moje słońce nocą na szczycie. Gdy wbijam wszystkie pile, stojąc na szczycie. Dziś okupuję wyrok, potem gdzieś w plenery. Wczoraj diagnoza była jak wyrok L4, moje piwo, raczej krata. Na łeb pod 4, pełna chata. Atmosfera już kipi, paruje. Yo, słuchajcie, to cały czas Rap Time Live, DJ Kostek, Tau. Siema. Gadamy sobie tu o fajnych rzeczach. Czy znasz księdza Jakuba? Osobiście nie znam, ale ja znam... Widziałeś program ze mną? Widziałem, właśnie przeglądałem, przygotowując się do programu poniekąd, żeby zobaczyć, jaki tutaj macie klimat. Co sądzisz o nim? No, ja bardzo się cieszę, że jest ksiądz w mediach, który rapuje. Nie? No fajny, nie? Nie, no, ale słuchaj. Dobry ksiądz. Słuchaj, nie, no, bardzo się cieszę z tego powodu, że...
obraz księży w dzisiejszych czasach jest mocno zniekształcony i jest bardzo stereotypowy. A natomiast ja się z tym nie zgodzę, ponieważ jestem bardzo głęboko w strukturach, nazwijmy to, kościelnych, nawet dzisiaj. I wiesz, ziom, i ja wiem, znam księży i wiem, że to są fantastyczni, dobrzy ludzie. I wiesz, myślę, ksiądz, że... jak człowiek, są dobrze i źli. Myślę, że on wspiera ten brud, który powstał i pokazuje, że pokazuje tą pozytywną twarz Kościoła, tą, wiesz, tą jakby dobrą stronę, nie? A poza tym, kurde, spoko, naprawdę, pozytywny ziomkiem. I dobrze rapuje. I dobrze rapuje, jak powiedziałeś. Ale tu czas podsumować naszą rozmowę i podsumowaniem zawsze jest występ na żywo w naszym studio. Zagrasz tu numer, który nazwałeś remiksem lirycznym. No, tak? No tak. To krótkie jakby wytłumaczenie. Zastanawiałem się przed przyjściem do programu, co ja mogę zagrać, ponieważ zmieniłem pseudonim, więc już nie chciałem za bardzo grać repertuaru medium i tak sobie pomyślałem, że napiszę remix trapera, w sensie pod inny, zrobiłem na szybko jakiś bicik, tam sampelki, wiadomo, dla zajawki, siadłem sobie wieczorem i napisałem szybko na kanwie tego tekstu z trapera, napisałem nowe zwrotki pod kątem jakby nowej twórczości. No. I zagramy go tutaj. Tak? Zagramy, myślę, że damy radę. W tym roku twoja płyta na pewno, tak? Obiecuję wszystkim swoim fanom, że raj się ukaże. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ale no, będzie, nie? Wkrótce może być. Dobre słowo, że tak powiem, na koniec. Dla kogo? Dobre słowo. Chcę powiedzieć wszystkim i uspokoić, że u mnie już wszystko okej. Ogarnąłem się bardzo mocno. Boson Records jest w całej Polsce. Mam pseudonim Tau, robię sobie raj, jestem w pozytywny sposób spełniony. Generalnie przyszedłem teraz dać ludziom wieść, prawdziwą wieść o Jezusie Chrystusie, o tym, że jest nadzieja dla ludzi, którzy są mocno zagubieni, jest światło, jest droga, tylko jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba się do tego przyznać. Ale opowiem wam o tym na płycie Raj. Także pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli, wspierajcie się, szanujcie i... DJ Kostek. To była dawka pozytywnej wibracji ze strony Tau. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, jak zwykle, Rap Time Live w waszych odbiornikach telewizyjnych. Wiecie kiedy i wiecie gdzie. Nie ma co gadać. Na razie. Peace. DJ Kostek, Tau, Trap Remix, Tau Pay, Boson Records. To jest tak. Raz, wybierasz numera, na końcu znowu kratka, nagraj. Brzmisz jak ta, łak, wybaczam. Ja miałem hashtag na nieznane, tak poznałem prawdę. Cokolwiek powiesz, ja odpowiem ci, Jezus Panem. Ciekawe co wymyśli, dał na tej nowej płycie. Myślisz, że za każdym razem sam piszę te teksty, synek. To Duch Święty we mnie krzyczy, te linijki, panie. Piszesz jak na zawołanie, mój ghostwriter. We mnie żyje Jezus Chrystus, w tobie demony. Chcę żyć wiecznie, ale niekoniecznie w piekle, ziomy. Tak wiele dla mnie dziś robisz, wierzę. Dał mi muzykę, a DJ Kostek skrecze. Jedziesz. Rap Time Live. Tak. DJ Kostek. Proste. Boson Records. Ja żyję w celibacie, chociaż nie jestem księdzem. Ty zacznij cenić gacie, bo zaraz wjedzie gender. Od wierzenia, zboczenia, możesz mieć syna geja. Nie znasz rowera, ale wiesz, kto to jest. Wie pan, obrażasz Tau? Tau się nie obraża. Bóg wybacza tylko, gdy przepraszasz. Se nie wyobrażaj, nie jestem czarny, brązowy czy jakiś biały ziom. Jestem złotym człowiekiem, więc mów mi kamień stok. Ja mam żyły pozbawione heroiny, ludzie. Mefedron, feta, gadzia, koks. Lubisz być punem? Te wszystkie dragi są pułapką, szatana szmata. Chce, żebyś zaśpał się na śmierć. Uważaj. Boson Records. Rap Time Live.